Witamy wszystkich 1 maja 2018 z przepięknego jeziora Łapalickiego. Zaczynamy sezon wędkarski. Miejmy nadzieję, że coś fajnego dzisiaj wyciągniemy. Próbujemy coś zrobić. Jesteśmy od pół godziny na wodzie. No koledzy tam na łódce z boku, cztery śrubaczki już mają, jakieś tam małe drobiazgi wyciągnęli, a walczymy dalej, jak to się mówi. Robimy co możemy. Zobaczymy. Kilka brań było, no by tylko coś fajnego wyjechało. No, zobaczycie na filmie. Próbujemy otrząsnąć się po zimie i wykazać się zdolnościami łowieckimi. Ubocik, panie. Zostaw go. Dobra, trzeba go wyciągnąć. Na chwilę? Tam. Ładny ty. Ładny kamer. Krótki jest, wiesz? Ja go wezmę. Dobra. Hop. I jest. No widzę też lepsze kurwa kormorany, jakby tu piraki na rybie jeździć. I poszedł. Łowimy sobie rybki. Jak na razie się uspokoiło. Z mojej strony trzy rybki wyjechały. Mirek złapał też jednego ładnego szczupaczka. Coś tam się dzieje, można powiedzieć. A teraz w ogóle siadło wszystko. Nie ma nic się nie dzieje. Jest godzina, dajcie, ósma. Jesteśmy od godziny 6 praktycznie na rybach i kilka rybek tylko wyjechało. Te pierwsze półtorej godzinki to było troszkę zabawy. Było zabawy, brania były jakieś coś tego. Coś tam się działo, no. Ryby poszły do wody, no bo ryb nie bierzemy, bo robimy rekonesans wody po prostu. Jesteśmy pierwszy raz na nowej wodzie i chcemy zobaczyć, co się dzieje. Fajne głębokości, powiem wam szczerze, są, bo pływa się od 3 do 10 metrów i bardzo zróżnicowane. Są blaty, są górki. Czasami roślinność jakaś i coś można powiedzieć, że to wszystko stoi na blatach jakieś tam. Wyjście z krzaków można powiedzieć na jakieś blaty. W tym momencie następuje branie. No. I są to głębokości mniej więcej około 3 metrów. No. Także ryba się jeszcze wygrzewa z tego co widać. No teraz bo w słońce stało wyżej, to jest inaczej. W ogóle się uspokoiło. I się nic nie dzieje. No ale walczymy dalej. Stanęliśmy się w takiej zatoce, jesteśmy na 9,5 metra można powiedzieć i rzucamy pod brzeg, tam jest jakieś 1,5 metra i tak schodzimy sobie po składzie. Próbujemy w ten sposób coś zrobić. No krzaków jak na razie nie widać ani żadnej roślinności na dnie, także jest pusto. No zobaczymy, klepiemy. Rana, fajne szturania były jakieś tej przynęty. Pierw były podgryzania, można powiedzieć, widzieliśmy co to okoń gryzie, czy szczupaczki takie małe, nie mogły się wciąć. No teraz już kilka ryb wyjechało, to już się przyjemnie zrobiło, ale teraz w ogóle siadło wszystko i czekamy na jakiś w ogóle od strony ryb. Nic się nie dzieje. Ale jest ciepło, prawdziwa ciepło. Majówka. Prawdziwa majówka, dokładnie. Jest 1 maja. Jest naprawdę fajnie, jest kilka łódek, powiem wam szczerze. Z każdej strony wypływają. Z każdej strony wypływają, dokładnie. Widać, że każdy jest rządem, tak? Ja w to co się dziwić, no. Każdy chce ryby łowić. Tym bardziej pogoda dopisuje. 8 rano robi się patelnia. No. I tak to jest, jesteśmy w zatoce, następnie widzę, że wypływają. Będziemy gdzieś przemieszać, szukać jakichś po prostu blatów, może te gdzieś porośniętych lekko i później zejść na jakiś tam piasek z tego co na sądzie widzę. No teraz wychodzimy znowu na wypłycenie. No to jest taka zatoka, widać, że ona jest mniej więcej, jak poznajemy tą wodę, to tak będzie gdzieś po 8 metrów chyba w tej zatoce i pod brzegiem będzie 1,5, to taki łagodny spadnik. Jezioro podobno w niektórych miejscach ma 30 metrów. Nie będziemy tego badać dzisiaj, bo byśmy musieli zostać do wieczora, a tyle czasu niestety nie ma.
będę kombinować. Robimy taki rekonesans i próbujemy coś po prostu złożyć. Na chwilę obecną największe efekty są tak do 3 metrów. Do 3 metrów. Na tej głębszej wodzie to tak raczej cisza. Cisza, no. No może zaraz... wyjście właśnie z krzaków, z jakiejś roślinności tej takiej, no po prostu na blacik i w tym momencie jakieś tam strzały. Tak jak on by siedział, jeszcze się wygrzewał po prostu w roślinach i wychodził po prostu za gumą i atakował. Rodzinę zostawił na głębokim, a sam poszedł chudzia się wygrzewać. No, próbujemy, no. Coraz więcej uda się jest. Jezioro jest przepiękne, można powiedzieć, no ma 155 hektarów, niby. Fakt, że łódek jest, no, z 15 łódek będzie, bo i lepiej, ale wszystko widzę, że to po brzegach macają, ludzie szukają. Są z nami koledzy, kolega Mariusz i kolega Mariusz. Serdecznie ich pozdrawiamy, na pontonie z boku. Tak. Też mieli efekty fajne. Bawią się z drugiej strony. Bawią się z drugiej strony, popłynęli. Ryby też mieli, także... Coś jest, popłynęli tam szukać, a my badamy tutaj tą stronę. No Mariuszek miał podobno 9 w ręce. 9 w ręce. Że nie wiadomo. Jakieś tam ryby widzieliśmy. No powiedz. Żartujemy, nie. Miał. Chłopak ma dzisiaj, powiedzmy, jest królem polowania. Dzień konia. Gdzie trzeba chyba spływać stąd jakoś ten, bo to nie widzę, żeby coś tu się gryzło. Będziemy szukać na wspólnego miejsca. Dobra, lecimy dalej. Bokujemy gdzieś się dalej i zobaczymy. Chciałbym wam pokazać sondy, jak to wygląda tutaj. Ja odwrócę kamerę, żebyście widzieli, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Teraz mam akurat 3 metra, wychodzimy zatoki jednej, przedostajemy się na drugą stronę. Widać jakaś mała rybka w tym miejscu, coś tam się dzieje. Schodzimy, jak widzicie, w dół. To jest dosyć ostry spadek, ale ryb nie widać. Tu jakieś skupisko jest. O, i tu mamy ładny zapis rybek, gdzie jest jakaś roślinność pod spodem i nad tym stoi rybka sobie. Prawdopodobnie będzie to jakaś biała ryba, nie są to duże ryby generalnie. To troszkę inaczej zawsze wygląda, chociaż na 7 metrach jesteśmy, to może być coś fajnego. Ale w trollingu płyniemy, akurat Milek trollinguje, staram się kamerę trzymać. Tak jak widzicie, temperatura wody jest 1 maja 12,7 stopnia. Płyniemy około 3 km na godzinę, mamy prawie 8 metrów. No. Woda jeszcze nie jest ogrzana dosyć dobrze, wiadomo, no ale miesiąc temu jeszcze można powiedzieć, że lód był na wodzie, tak jakoś to wszystko się musi, wiadomo, wyklarować. No mamy 8 metrów, ale widać blat jest. Mam tutaj podwójnie ustawione sondę ścirpem na dwóch częstotliwościach. Tu sobie zawsze robię potwierdzenie na dole na częstotliwości 800, żeby było widać po prostu. Jak tu widać ryby i to nam potwierdza, to na dole są białe punkty, kropki się robią. I wtedy mam pewność, że po prostu ryby są. Ale jak na razie nic nie widać, także tu mogą pływać jakieś roślinności. No, jesteśmy na 9 metrach. Widać woda, jak się patrzy na wodę, to nie jest zbyt klarowna, można powiedzieć. Mogę ją przyrównać po prostu do zabrudzenia, takie jak na Wiśle, martwej jest. Także. Takie torfowe, można powiedzieć, że podłoże chyba ma i tak to wygląda. No, już mamy prawie 10 metrów. Tutaj widać jakaś ławiczka w powietrzu. No, drobnica, mamy 10 metrów i widać. Teraz mamy potwierdzenie. To jest ławica najprawdopodobniej jakiejś białej ryby. I tu mamy potwierdzenie na dole sondy, nie wiem, czy będzie to dobrze widać, że jest ryba. No i tu mamy dalsze skupiska, tu mamy potwierdzenie po prostu tego. To są jakieś najprawdopodobniej drobnice jakaś, nie wiem. Trudno mi powiedzieć generalnie, co to jest, no ale jest w połowie toni, na 6 metrach mniej więcej to wszystko idzie. No, myślę, że to będzie coś widać.
No dobra, teraz jesteśmy na drugiej stronie. Przełączymy się po prostu inaczej troszkę. Tak jak widzicie na kamerze, no, przelecieliśmy przez środek, można powiedzieć, mamy 10 metrów. Podejrzewam, że niektóre zatoki są troszkę głębsze. Zbliżamy się do trzcinek, będziemy zaraz punktować w domu. Także widzimy się za chwilę. Nie jest to krokodyl. Ale jaki ładny okaz naszego rodzimego polskiego rybostanu. Jak to mówią, cieszmy się, że są. Ops. I się wypił. Zapałem, a on od razu przekrył. No i znowu mamy coś na kijku. Ładnie ubarwiony i popłynął. No wielki to nie jest, ale miło, że chciał współpracować. Rzucił. No i mamy następną zdobycz. Strasznie się rzuca. No zaraz go zobaczymy. Ba. No i się wypiął. No i następna sztuka. Zaraz zobaczymy, co się wyłoni. O. Chyba nie za bardzo mu się to podoba. I znowu się wypiął. No. Teraz muła złapał rybkę. Dobrze. No. Maluszek. O, i się wypił. No i dobrze. Tak to bywa, ryby się też wypijają. No i następny przyłowik. Kajwek, tu, o proszę. Ten się nie wypiął, nie uciekł. Trzeba go będzie odczepić. Głodny czy jakiś tutaj? Ale ugryzł. Oddajemy wodzie.